Myślę, że to zależy od człowieka. Natomiast wiem, że to wymaga bardzo dużo pracy i to jest bardzo dużo nerwów. Jak przyszłam na live, to był pierwszy odcinek i tam Marcin tańczył po raz pierwszy, zobaczyłam, jaki to jest nieprawdopodobny stres. I jak oglądałam to w telewizji, to sobie nie zdawałam sprawy, że to aż tak duży stres jest. I to, no myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, no do tego, że nie wiem, że żyjemy w jakimś, powiedzmy, świetle, może nie reflektorów, ale że powiedzmy, ludzie na nas patrzą, czy w pracy, czy podczas, nie wiem, jakichś eventów, czy w teatrze, ale jednak tutaj ta uwaga na tych gwiazdach jest, mam wrażenie, skupiona w bardzo specyficzny sposób, że jedno to jest taniec, a drugie to jest cały wizerunek tej gwiazdy, którą ona reprezentuje w tym programie. I to jest trudne, tak mi się wydaje, żeby to udźwignąć, żeby zostać sobą, żeby nikogo nie udawać, żeby się nie wdzięczyć, tylko żeby mieć z tego przyjemność, ale jednocześnie, no tak jak mówię, być sobą i być prawdziwym. Mam wrażenie, że niektórym się to udaje i to wtedy jest fajnie na to patrzeć. Na razie się nie zgadzałam, bo już były takie propozycje, ale kto wie, nie wiem, zobaczymy.